wystąpił przed Państwem Sławomir Machała, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Cieszynie. Dziękujemy za ten występ, panie dyrektorze. Bardzo się cieszę, że mogłem dla Państwa zagrać. Odgłosy Góry Zamkowej dzisiaj w plenerze. Znajdujemy się przed szkołą muzyczną albo za, zależy z której strony patrzeć, ale na Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie. I to nasz ostatni odcinek. Wszystko, co dobre, szybko się kończy. To ponad 30 odcinków, wiele spotkań, wiele muzycznych propozycji uczniów, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy za tą współpracę. I to taki czas na podsumowanie, jak ten program został przyjęty przez uczniów, nauczycieli. To prawda. Od niemal 30 tygodni usiłujemy zachęcić wszystkich Państwa do nasłuchiwania odgłosów muzycznych płynących z Cieszyńskiej Góry Zamkowej. Góry Zamkowej, gdzie zlokalizowana jest Państwowa Szkoła Muzyczna. Dzięki wspaniałej współpracy nawiązanej pomiędzy portalem OX.pl i Szkołą Muzyczną regularnie co tydzień prezentowaliśmy Państwu odcinki, w których produkowali się nasi uczniowie, przedstawiający poszczególne instrumenty. Oczywiście na początku, ponieważ był to nowy pomysł, na początku zainteresowanie było umiarkowane. Natomiast z każdą kolejną premierą to zainteresowanie narastało. Odbieraliśmy coraz więcej sygnałów od nie tylko naszych uczniów, nie tylko naszych rodziców, ale także mieszkańców Cieszyna i regionu z informacją zwrotną, że jest to pomysł bardzo trafiony. Z czasem doszło do tego, że każda kolejna niedzielna premiera była usilnie wyczekiwana przez widzów i słuchaczy, także odnieśliśmy chyba sukces, wspólny sukces. Czy to było jakieś takie nowe wyzwanie dla uczniów? Jak oni podchodzili właśnie do tych nagrań? Występy estradowe to z jednej strony coś innego, z drugiej strony jest to element wpisany w edukację muzyczną. Ostatecznie po to dzieci i młodzież kształcą się w szkole muzycznej, aby w przyszłości występować na estradach, aby dokonywać nagrań. Jakkolwiek przyznać trzeba, że dla większości z nich było to nowe doświadczenie. Czy wyszli z tego doświadczenia obronną ręką? To chyba ocenili już sami widzowie i sami słuchacze. Tak jak mówię, stale rosnąca liczba odbiorców świadczyłaby o tym, że udało się. Udało się, no my też jesteśmy tego zdania. No właśnie, udało się zaprezentować wszystko, co ma Szkoła Muzyczna, cały ten program, bo było sporo tych odcinków, ponad 30, tak jak zaznaczyłam na samym początku. Czy pokazaliście wszystko, czy to jeszcze nie wszystko? Wszystkie możliwości Szkoły Muzycznej? Mam nadzieję, że oferta Szkoły Muzycznej jest na tyle różnorodna, na tyle szeroka, że nie udało nam się pokazać wszystkiego. Wyostrzyliśmy apetyty naszych odbiorców, naszych słuchaczy. Oczywiście staraliśmy się pokazać wszystkie instrumenty, staraliśmy się pokazać solistów, zespoły. Po raz pierwszy na tak szeroką skalę staraliśmy się zaprezentować Wiślańską Filię Szkoły Muzycznej, ponieważ często nawet mieszkańcy naszego regionu zapominają o tym, że Państwowa Szkoła Muzyczna w Cieszynie to nie tylko siedziba główna w Cieszynie, ale także filia szkoły, bardzo prężnie działająca filia szkoły w Wiśle. I w pewnym sensie zamknęliśmy cykl. Myślę, że wyczerpaliśmy tę formułę. Natomiast w trakcie realizacji kolejnych odcinków, w rozmowach z Państwem, już zaczęliśmy rysować koncepcję kolejnych cykli i myślę, że możemy wstępnie zapowiedzieć, że po wakacjach jesienią przystąpimy do realizacji kolejnych cykli, kolejnych odcinków prezentujących Szkołę Muzyczną, ale już z nieco innej perspektywy. No myślę, że jak najbardziej możemy tutaj już to też obiecać naszym widzom, że odgłosy Góry Zamkowej być może wrócą w nowej, odświeżonej formule. To też pewnie taka pamiątka i dla tych wszystkich występujących, dla tych uczniów, bo te nagrania są, także myślę, że za kilka lat, parę lat oni też mogą sobie do tego wrócić. Bez wątpienia tak. Tak, na to mocno liczymy. Te nagrania są cały czas dostępne na naszej stronie internetowej.
powoli przygotowujemy się do wielkiego jubileuszu Państwowej Szkoły Muzycznej w Cieszynie. Ja przy tej okazji chciałbym zaznaczyć, że Cieszyńska Szkoła Muzyczna to jedna z najstarszych placówek tego typu działających na terenie Polski. Szkoła Muzyczna w Cieszynie właściwie nieprzerwanie poza zawieruchą wojenną funkcjonuje od 1934 roku. Także w perspektywie dwóch najbliższych lat wielki jubileusz, a myślę, że w ten jubileusz wpiszą się wspaniale filmy realizowane przy współpracy z Państwem. Przygotowujecie się do tego jubileuszu. Ja myślę, że też to dobra okazja dzisiaj na podsumowanie tego roku szkolnego, który już się zakończył. Jaki to był rok szkolny, jakie wyzwania, jakie problemy? Z jednej strony był wyjątkowy, dlatego że po okresie, trudnym okresie pandemii wróciliśmy do pracy stacjonarnej. Czekaliśmy na ten powrót, ale okazuje się, że niemalże 3 lata pracy zdalnej odcisnęło bardzo mocne piętno na świadomości naszych nauczycieli, naszych uczniów. Obawiam się, że przez kilka najbliższych lat wciąż jeszcze będziemy borykali się z następstwami pandemii i pracy zdalnej. Z drugiej strony bardzo cieszyliśmy się, że mogliśmy wrócić do tej pracy stacjonarnej, bo zwłaszcza w szkole muzycznej, w szkole artystycznej, gdzie stawiamy na ten bezpośredni, osobisty kontakt pomiędzy nauczycielem i uczniem, mistrzem i uczniem, praca w systemie bezpośrednim ma szczególne znaczenie. Wróciliśmy do występów estradowych, wróciliśmy do tradycyjnych galowych koncertów w Teatrze Miejskim. To wszystko sprawiało, że ten rok był absolutnie wyjątkowy. Mimo pandemii nasi uczniowie w minionym roku szkolnym wspaniale zaznaczyli swoją obecność na estradach konkursowych. Mamy wielką, długą listę laureatów konkursów krajowych, konkursów międzynarodowych. Tak naprawdę to chyba tych laureatów, głód występów estradowych, głód występów konkursowych był tak duży, że laureatów w mijającym roku szkolnym mieliśmy więcej niż w latach poprzednich. Był to też rok wprowadzania pewnych modyfikacji w funkcjonowaniu szkoły, modyfikacji niezależnych od nas, bo wynikających z wdrożenia nowych regulacji prawnych. My jesteśmy Państwową Szkołą Muzyczną, szkołą będącą jednostką organizacyjną Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i zobowiązani jesteśmy funkcjonować w pewnym systemie prawnym narzuconym przez ministerstwo, chociaż nie narzekamy przesadnie z tego powodu, cieszymy się, że możemy funkcjonować jako jednostka organizacyjna tego rodzaju. Mamy też nadzieję, że kolejny rok szkolny to będzie szansa na przepracowanie od września do czerwca wszystkich zajęć na miejscu, w szkole, może w plenerze, na tej pięknej Górze Zamkowej. No właśnie, bo z tą muzyką też warto wyjść w plener. A czy w ofercie od nowego roku szkolnego pojawi się coś nowego? No to jakieś nowe propozycje, nowe instrumenty? Pracujemy nad tym. Nie jest to sprawa prosta, ponieważ poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły wiąże się z zaproszeniem do współpracy nowych instrumentalistów, nowych pedagogów, których trzeba przekonać do tego, że Cieszyn jest pięknym miastem, że warto tutaj przyjeżdżać, warto tutaj pracować. Nie chciałbym w tej chwili zdradzać wszystkich tajemnic, ponieważ od strony organizacyjnej pracujemy jeszcze nad pewnymi rozwiązaniami, ale mam nadzieję, że ta oferta się poszerzy i mam też nadzieję, że uda nam się wyjść w plener. Mam nadzieję, że uczniowie, nauczyciele Cieszyńskiej Szkoły Muzycznej będą częściej pojawiali się tu na Górze Zamkowej, być może na rynku, być może w parkach miejskich, gdzie jeśli tylko aura będzie ku temu sprzyjała, będziemy prezentowali swoje umiejętności. Szanowni Państwo, te podziękowania nie byłyby pełne, gdybym nie wymienił tutaj 3 najważniejszych w realizacji całego projektu osób. Pana Wojciecha Tatki, który uprzejmie wyraził zgodę na realizację tego cyklu i dumnie nazywamy go naszym oficjalnym partnerem medialnym. No i oczywiście, gdyby nie szczególne zaangażowanie Państwa,
pani Marty, pana Mariusza, którzy na bieżąco pomagali nam w realizacji kolejnych odcinków. Inspirowali się nas państwo do tego, żeby one były jak najciekawsze, jak najbardziej oryginalne i jak najbardziej podobały się naszym widzom i słuchaczom. Także wszystkim państwu w imieniu całej społeczności szkolnej serdecznie dziękuję. To my bardzo dziękujemy, panie dyrektorze, za to, że mogliśmy uczestniczyć w tych próbach, w tych zajęciach tutaj w szkole muzycznej i tutaj w Cieszynie i w Wiśle dzieci i młodzieży. Bardzo dziękujemy. Moim i państwa gościem był dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Cieszynie, pan Sławomir Machała.